Cześć, witajcie z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chcę tylko pokazać, że wszystko jest dobrze. Widzicie, mamy time shift i zobaczcie, że wszystkie migawki są instalowane, tworzone jak należy. 7.24.14.1 to było wczoraj. Ale widzicie, wszystko działa, ale wiecie co, jeszcze przejdę przez kreator, bo jedną chcę rzecz poprawić. Tu mamy dysk Seagate'a na kopię TimeShift 2 TB. Tak jak mówiłem pod swoim filmem, jak zaktualizować pakiety w Linuxie, że minimalna 200, czy tam 500 giga, a możecie nawet 2 terabajty, 18 terabajtów, dla mnie to nie robi różnicy, im więcej nawet tym lepiej. I dajemy sobie dalej, codzienne anuluję, bo po prostu dlatego, że tygodniowe, miesięczne i rozruchowe mi wystarczą w zupełności. Pyk, pyk i pyk. No i zrobimy sobie dzisiaj ostatnią migawkę. Po najnowszej aktualizacji teraz. Powiem wam tak, ten program, każdy pewno już wie o co chodzi, ale ja dalej powtórzę. W razie czego, jak będziecie mieli awarię komputera, bo jakaś aplikacja się wysypie czy coś, bierzecie sobie taką migawkę i bierzecie przywróć. Przywracacie tą migawkę i macie tyłek uratowany. Ta migawka was cofa do czasu sprzed awarii. I ten program wykonuje tylko same migawki systemu, czyli samego systemu Linux, jaki macie na dysku, waszych plików, multimediów i tak dalej, jeszcze tak dalej, nie wykonuje. Do tego celu macie dany program przez, poczekajcie sobie, popatrzę, macie dany program przez Ubuntu. Nazywa się kopie zapasowe. I ten program wykonuje wam pliki waszych właśnie multimediów, filmów, dokumentów i tak dalej. A zaraz sobie wykonam kopię. Się nie powiodło, wiem dlaczego. Bo muszę sobie dysk kliknąć, żeby się załadował. Gdzie on jest? TimeShift Ubuntu. Teraz jest i teraz mogę włączyć wykonywanie i patrzcie, tak to się robi. Trwa wykonywanie. Wykona się tylko to, co jest potrzebne. Pierwsza kopia najdłuższa się zrobiła już dawno temu. I ten program służy do wykonywania kopii zapasowych waszych właśnie multimediów i tak dalej. Program TimeShift służy do wykonywania migawek z samego systemu, żeby w razie czego wam tyłek uratować. A program kopie zapasowe w Linuxie Ubuntu 22.04 służy do wykonywania kopii zapasowych waszych właśnie plików i tak dalej, zdjęć, bla bla bla. I zrobione. Widzicie? Jak chcecie przywrócić, bierzecie coś takiego i sobie robicie. Trzymajcie się, na razie.